Ochrona. Ustawienia zaawansowane. Ustawienia zaawansowane dzielą się na trzy następujące kategorie. Ochrona komputera, ochrona sieci, ochrona w internecie. Ochrona komputera pozwala dostosować nam szczegóły związane z wyszukiwaniem zagrożeń w komputerze. W tej opcji możemy także przeglądnąć historię wyszukiwania i pliki znajdujące się aktualnie w kwarantannie. Kwarantanna to miejsce, gdzie przy użyciu programu możemy przenieść pliki zainfekowane lub podejrzewane o infekcję. Pliki umieszczone w kwarantannie nie stwarzają zagrożenia dla systemu. Wysyłamy tam na przykład pliki, które są dla nas wartościowe. Zaleca się jednak usuwanie plików podejrzanych o infekcję. Czasami program antywirusowy nie umożliwia naprawy zainfekowanego pliku. W takim przypadku wysyłanie do kwarantanny da nam i producentowi oprogramowania czas na opracowanie metody naprawienia zainfekowanego pliku. Ochrona w sieci, czyli zapora sieciowa, zawiera ustawienia związane z ruchem sieci komputerowej i dostępem do komputera z sieci. Można tutaj włączyć ochronę poczty elektronicznej, inteligentną zaporę oraz zapobieganie włamaniom. Można także przeglądnąć mapę zabezpieczeń sieci. Zawiera ona informacje o bezpieczeństwie połączeń sieciowych naszego komputera i o hostach znajdujących się w naszej sieci. Dziękuję za uwagę. Przejdź do kolejnych elementów kursu.